Drodzy Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie w Dworze Miłosza, w kawiarence Piosenka o porcelanie i chcę, żebyśmy ciepło przywitali naszego gościa, naszą gościnię. Irena Gruzińska-Gross jest z nami. Witamy. Tematem naszego wieczoru dzisiejszego będzie życie Aleksandra Weisberga-Cybulskiego i pomyślałem, że możemy podejść do tego tematu od trzech stron, Ireno. To znaczy, zobowiązani, winni jesteśmy Państwu przedstawić go, bo nawet ci, którzy znają jego słynną, najsłynniejszą książkę Wielka Czystka, nie muszą znać całej jego oczywiście biografii. Myślę, że dla wszystkich Państwa będzie to bardzo ciekawe. Potem chciałbym, żebyśmy przy tej okazji porozmawiali, tak jak zatytułowaliśmy nasze spotkanie, w stronę biografii, to znaczy w ogóle o tajnikach pisania biografii. Przy tej okazji nad pracą Ireny Grudzińskiej-Gross, bo to spotkanie jest też o tyle wyjątkowe, że nie mamy jeszcze książki, jak to zwykle bywało wcześniej. I te książki, które Państwo możecie tutaj nabyć Ireny, wcześniejsze, zawsze już towarzyszyły spotkaniom. Ta książka już jest ukończona, prawda? Można tak powiedzieć. Natomiast jest w takiej fazie redakcyjnej i pewnie w przyszłym roku się ukaże dopiero. Także to jest w ogóle pierwsze spotkanie o tej książce. A trzecia taka przestrzeń, która wydaje mi się ciekawa do poruszenia, w której moglibyśmy się na moment zagłębić, jest sama Irena Grudzińska-Gross i jej doświadczenie życiowe i to, jak ta komandoska lat 60. ma się zarówno do biografii Aleksa Weisberga-Cybulskiego, jak i no do takiego doświadczenia życiowego, które być może jest ważne do skonstatowania, dlaczego właśnie ta książka przez taką autorkę jest pisana. I jak tutaj te dwie biografie się na siebie mogą nakładać, bo myślę, że na tyle znamy już Irenę Grudzińską-Gross, że jej biografia dla nas jawi się jako ważna opowieść, ciekawa, nieskończona, ale którą śledzimy już od wielu lat i być może warto będzie ją przywołać w kontekście naszej rozmowy. Biografią się zajmuje nie po raz pierwszy. Nie ma tutaj książki, bo ona jest wydana przez wydawnictwo Znak o Miłoszu i Brodzkim, twoja inna biograficzna książka, Pole magnetyczne. Natomiast zabrałaś się i od wielu lat pracowałaś, przez wiele lat pracowałaś nad biografią Aleksa. Tak go nazywasz w książce, może tak będziemy go też nazywali podczas tej rozmowy. I chciałbym cię prosić, Ireno, żebyśmy może w takich... Tak sobie zaplanowaliśmy przed rozmową jeszcze, że z bardzo bogatej biografii, bardzo takiej złożonej z wielu elementów, wybierzemy trzy dla Państwa takie miejsca, dzięki którym będziemy mogli wprowadzić Państwa w jego życie. To znaczy Wiedeń, Charków, Warszawa i Paryż. Czy chcesz, zanim byśmy przeszli do Wiednia samego, czy chcesz jeszcze na wstępie może coś powiedzieć? Tak. Irena? Działa. Aleksander Weisberg-Cybulski był rówieśnikiem XX wieku, to znaczy urodził się na samym początku, w 1901 roku w Krakowie, w rodzinie żydowskiej,
ale wychował się w Wiedniu. Miał mniej więcej 5 lat, 6, kiedy rodzina przeniosła się do Wiednia i wychował się na Wiedeńczyka. Jego życie towarzyszy największym katastrofom pierwszej połowy XX wieku. Dla mnie był interesujący właśnie ze względu na książkę, początkowo ze względu na książkę, którą Krzysztof wspomniał, to znaczy Wielką Czystkę, która była opisem, autobiograficznym opisem trzech lat więzienia w Charkowie w Związku Radzieckim w latach 1940. Więc to tak w skrócie. On potem był w Polsce, potem tak, żeby był pełen jakby rozmiar jego życia. Potem był w Polsce, potem był w Szwecji, w Anglii, we Francji po wojnie. Cały czas zmierzając do powrotu do Wiednia, do którego nie doszło. Umarł w roku 1964. Był Wiedeńczykiem prawdziwym, czyli był Żydem niemieckojęzycznym, urodzonym gdzie indziej. Także to taka i nie tylko urodzonym gdzie indziej, ale również osobą, która umarła gdzie indziej, poza Wiedniem. To jest taka historia środkowoeuropejska, tak. Jeśli chodzi o Wiedeń, jego rodzina, która wyjechała z Krakowa właśnie w roku 1907, była częścią wielkiej migracji do miast, z miast do miast, z miast mniejszych do większych miast, ze wsi do miast. To była wielka emigracja, która dotyczyła Żydów, ale która dotyczyła również chłopów. I oni przyjechali do Wiednia, w którym już była bardzo duża emigracja żydowska, która oczywiście, jak wiemy z dat, w roku 1907 przyjechali, w roku 1914 zaczęła się pierwsza wojna światowa. Także ten okres wiedeński tej rodziny był bardzo, znaczy oczywiście oni jeszcze zostali po pierwszej wojnie światowej, ale w zasadzie życie tej społeczności żydowskiej w Wiedniu skończyło się oczywiście z faszyzmem. Więc mały Aleksander Weisberg, bo nie nazywał się wtedy Cybulski, mały Aleksander Weisberg poszedł do szkoły. Szkolnictwo było bardzo dobre, miał szkołę bardzo niedaleko od siebie, bardzo dobrą szkołę, w której powoli był bardzo dobrym, znaczy nie był takim doskonałym uczniem, było więcej, ale dzieci żydowskie były lepszymi uczniami z reguły. Musiały się bardziej starać niż inne dzieci. Był bardzo zdolnym uczniem i bardzo szybko włączył się w taki ruch studencki, jakieś tam kółka, wycieczki, rodzaj takiego jakby harcerstwa. I został, jak poszedł do gimnazjum, to został członkiem Socjalistycznego Ruchu Młodzieży. To była bardzo interesująca organizacja, która była we wszystkich tych większych liceach w Wiedniu i tam spotkał i zaprzyjaźnił się z ludźmi takimi jak Karl Popper. Wszystkie nazwiska, które on jest jakby postacią drugoplanową
w środowisku, z którego osoby, które tam występują, są bardzo znane, każda w innej dziedzinie. I z tego okresu młodzieńczego bardzo pozostały mu ogromne związki przyjacielskie i również bardzo dobre wspomnienia. To był jego, to był okres takiego raju towarzyskiego. Był osobą ogromnie towarzyską, niesłychanie energicznym mówcą i rozmówcą i opowiadaczem historii, bardzo energiczny. I jak tylko został socjalistą, to został bardzo przekonany marksistą i był słynny z tego, że przekonywał innych do marksizmu też. Na przykład skaptował do marksizmu Artura Kesslera, autora potem Ciemności w południe, który był jego bardzo bliskim kolegą. Bo jeszcze chcę się przy tym Wiedniu zatrzymać. Chcę w ogóle Państwu powiedzieć, bo jestem po lekturze tej grubej książki, że... Ale nie bardzo grubej. Tak, ale no nie chcę się jej kończyć w takim sensie, ale to jest też sposób, w jaki Irena pisze tą książkę. To znaczy rozdziały o Wiedniu czy o innych miejscach są nie tylko o samym Aleksie, tylko są wprowadzeniem w te miejsca, bardzo bym powiedział drobiazgowym nawet. To znaczy pokazujesz bardzo dokładnie cały kontekst, świat, środowisko, z którym on ma do czynienia i przez te nazwiska czy kontakty, o których tu wspominasz, to robi się jeszcze niezwykle ciekawe. Na mnie zrobiła wielkie wrażenie ta pani Schwarzwald z Czerniowiec, moich ukochanych, która, bo tamte przecież z Czerniowiec, oni też przyjeżdżali z Bukowiny, która stworzyła i różne szkoły i taki salon, no, szkoły, w których, nie wiem, malarstwa uczył Kokoszka, muzyki uczył Schoenberg. Takie czasy. Piszesz o tym, że niedoceniona w ogóle, że teraz się dopiero zaczyna na nią zwracać uwagę dla rozwoju w ogóle kultury wiedeńsko-środkowoeuropejskiej. Ale wskazujesz na te ślady socjalistyczne, chociaż opisując ten świat, pokazujesz, że on był bardzo wielogłosowy, że Popper mógł się być w tym samym środowisku razem, nie wiem, z tradycyjnymi, konserwatywnymi ideologami i tak dalej. Moje pytanie by było, dlaczego Alex dokonuje takiego wyboru w stronę, co staje za tym, że on wybiera tą ścieżkę socjalistyczno-komunistyczną, prawda, później? Wydaje mi się, że to był to moment w historii, w której wszyscy, nie tylko ludzie tacy jak Alex, wszyscy dokonywali wyboru. Musieli dokonywać wyboru ideologicznego. I ten wybór się coraz bardziej, w związku z wzrostem faszyzmu, ten wybór się coraz bardziej zaostrzał. Ten początek jego taka wczesna młodość była jeszcze okresem, w którym ani partia komunistyczna nie domagała się tak radykalnego odcięcia od socjalizmu, ani socjalizm nie był tak radykalny, ani też ta prawica, która była coraz mocniejsza i coraz bardziej agresywna, nie była, prawda, to się stopniowo, ta sytuacja się stopniowo zaostrzała i to nie pozostawało, było bardzo trudno pozostać poza tym wyborem, każdemu. A wybór oczywiście emigranta, tak zwanego wschodniego Żyda, prawda, bo on chociaż co prawda był Wiedeńczykiem, ale jego pochodzenie się bardzo liczyło, nie był urodzonym Wiedeńczykiem.
jego poszukiwanie miejsca, on nie miał takiego wyboru, to znaczy on nie mógł, mógł pozostać socjaldemokratą i był socjaldemokratą aż do momentu, w którym nastąpiło właśnie to rozejście się socjaldemokracji z powodu zaostrzenia linii, stalinowskiej linii komunizmu. Ale on miał w zasadzie do wyboru albo sionizm, albo różnego rodzaju odcienie lewicowości. Chociaż był z bogatej rodziny, prawda? Znaczy, czyli to nie, środowisko było dosyć elitarne, w którym się obracał. Nie był tak bardzo. Jego ojciec był kupcem winnym. Tak. I miał składy w Budapeszcie i miał składy w Wieniu. To była rodzina, zamożna rodzina mieszczańska, ale nie był bogaczem. Byli bogaci, którzy drugie pokolenie, trzecie pokolenie, którzy mieli większy jakby margines wolności w tym wyborze. On nie. On mi się wydaje, że to było bardzo logiczne i dużo jego przyjaciół też wybierało właśnie albo między sionizmem, który był też socjalistyczny w większości, prawda, albo lewicowymi organizacjami. Ze względu na to, że gdzie indziej by ich nie przyjmowano. Tam był bardzo duży konflikt między miastem, między Wiedniem, a między Austrią. To samo było na Węgrzech, prawda? To znaczy to był okres asymilacji, bardzo zaostrzonej, szybkiej asymilacji Żydów, która wzbudzała bardzo ostrą reakcję. Bo potem kojarzę taki moment, Ireno, to już chyba był Berlin, bo socjaldemokracja, socjalistyczne środowisko, ale potem pojawia się komunizm, tak, prawda? Znaczy w jego życiu. W potem. Jego życiu. Tak. Chyba w Berlinie jakiś pożar. Nie, w Wiedniu. W Wiedniu. Bo to chyba było jakieś takie. Tak, ale to my wchodzimy tutaj w bardzo konkretne historyczne sytuacje. W każdym razie. Chodzi mi też o ten uskok, socjalizm, komunizm. Tak. Co go pchnęło w stronę komunizmu? On opowiada, to znaczy sytuacja się zaostrza bardzo i on opowiada o tym, że on będąc w organizacji socjalistycznej zostaje zwerbowany przez komunistę, zresztą polskiego, który jest, to się nazywało entryzm kiedyś, to znaczy, który jest w organizacji socjalistycznej, ale jest komunistą. Bo bardzo często ludzie, nawet którzy się zgadzają, na przykład kiedy Kessler przystąpił do partii komunistycznej, to ten człowiek, który go przyjmował, powiedział mu: nie przyznawaj się do tego. Będziesz po prostu agitował za naszymi sprawami w inny sposób. Więc tak samo było w ten sam sposób. Ten człowiek go przekonał go, ale sytuacja była taka, że tutaj już był bardzo ostry atak partii komunistycznej przeciwko socjaldemokratom, a socjaldemokraci byli coraz słabsi, coraz mniej mogli zrobić. Było rozczarowanie bardzo duże tym, czym oni mogli zrobić. To mówię tutaj o latach, o drugiej połowie lat 20. Znaczy pod koniec lat 20., początek lat 30. Potem oczywiście jest Hitler i jest Anschluss. To przejdźmy do tego drugiego etapu. Więc on w końcu musi wyjechać z Wiednia, z Austrii musi wyjechać, właśnie z rozmaitych takich politycznych względów. Jest fizykiem, kończy studia jako fizyk i jako inżynier fizyk. To znaczy studia uniwersyteckie i studia w takiej szkole technicznej. I wyjeżdża do Berlina. Wyjeżdża do Berlina i to są lata właśnie tuż przed nastąpieniem Hitlera. I on tam prowadzi
prowadzi ogromnie interesujące życie towarzyskie w Berlinie, w takim środowisku właśnie takiej emigracyjnej inteligencji, przeważnie żydowskiej, fizyków, artystów. I właśnie tam poznaje, tam się poznaje z Kesslerem, a jednocześnie pracuje w rozmaitych instytucjach i szpieguje, to znaczy zajmuje się szpiegostwem przemysłowym dla partii komunistycznej. I w związku z tym, że jest niesamowitym gadułą, przyznaje się w którymś momencie, chwali się jakiemuś koledze, którego spotkał w pociągu, tym, że co on tam robi. No i tak nieszczęśliwie się pochwalił, że ten człowiek doniósł zarówno do partii komunistycznej, jak i na policję. W związku z tym partia go ewakuuje na siłę do Związku Radzieckiego. Czyli tu się pojawi, bo dla mnie było właśnie, ty już odpowiedziałeś na pytania, ale chciałbym jeszcze je jakby podkreślić, to znaczy, bo byli jego przyjaciele, fizycy, o których piszesz, którzy w tym samym dramatycznym momencie dochodzenia faszyzmu do głosu, no wylądowali w Stanach Zjednoczonych, prawda? Z tej samej jakby szkoły. Jak to się stało, że jedni w Nowym Jorku, w Ameryce, a drudzy w tej stalinowskiej Rosji? Mówisz tutaj, że to był nakaz partii komunistycznej, ale do jakiego stopnia? Czy nie było w nich jednak jakiegoś sentymentu do tej Rosji, takiej ciekawości? Nie wiem, wiesz, teraz sobie przypominam, mówiłaś mi, piszesz o tym, że znał Rilkego na pamięć całego. Był fizykiem, ale kochał Rilkego i znał. Ale Rilke był tak romantycznie zakochany w Rosji. Znaczy coś go innego jeszcze do tej Rosji ciągnęło. Czy nie było też takiego czynnika właśnie innego niż nakaz partii, że on tam wylądował? On w jego przypadku to był nakaz i znam sporo innych przypadków, w których to był nakaz. Albo sytuacja, w której na przykład tego męża takiej pisarki, Margarety Buber-Neumann, przymusili, Szwajcarzy po prostu go wyrzucili. Chodzi o to, że większość ludzi, która się znalazła, była ogromna emigracja do Związku Radzieckiego, większość ludzi znalazła się tam być może z połączenia jakiegoś romantycznej wizji Związku Radzieckiego, ale również z powodu konieczności życiowej. Ja podczas badania tych wszystkich życiorysów, ja się ze zdumieniem to zobaczyłam, że oni nie mieli wyboru. W większości nie mieli wyboru. On w archiwach Kominternu jest list, który Aleksander Weisberg napisał, prosząc, żeby go nie posyłali tam. I sporo ludzi, którzy tam się znaleźli, to byli ludzie, którzy musieli po prostu tam pojechać. Niektórzy być może nawet mówili sobie, że to romantyczne, ale jednak to nie było takiego ślepego, z tego co ja, z tych życiorysów, które ja znam. A potem, to był okres jeszcze, tu trzeba dodać, to był okres niesamowitego rozkwitu, wspaniałego rozkwitu fizyki i takiego romantyzmu naukowego, tego, jaki świat ta fizyka otwierała przed ludźmi i rozkwitu fizyki w Związku Radzieckim. I jednym z miejsc, w którym ta fizyka rozkwitała i to było miejsce, w którym zresztą nastąpiło pierwsze rozszczepienie atomu, to był Charków, który niestety teraz znamy bardzo, bardzo dobrze od zupełnie innej strony. I był ten instytut, do którego jego po prostu posłali. On był fizykiem, on nie był fizykiem teoretycznym, takim fizykiem jak Landau na przykład, ale pracował z takimi właśnie fizykami i zajmował się
z budowaniem maszynerii, która pozwalałaby na te niesamowite, ciekawe i rewolucyjne eksperymenty fizyczne, które właśnie rozbijały rozmaite teorie i tak dalej, i tak dalej. Także to było bardzo ekscytujące pod tym względem. Było bardzo dużo ludzi, których tam odwiedziło. I on zapraszał swoich kolegów fizyków do tego, żeby tam się przenieśli. A Kessler go odwiedził, bo Kessler był dziennikarzem. Kessler go też odwiedził i Kessler wyjechał i jednak zobaczył to, Kessler mógł wyjechać, a Aleksander Weisberg od któregoś momentu już nie mógł wyjechać. I było parę osób, które przyjechało, popatrzyło na to, bo widać było, bo on zjechał tam w momencie wielkiego głodu. No właśnie, to tak. Jest, bo w ogóle ten rozdział o Charkowie jest fascynujący twój, pokazujący Charków jako żywe, ciekawe i miasto, i środowisko, ale jednocześnie właśnie ta konfrontacja tego laboratorium naukowego, który wydaje się, że robi najważniejsze rzeczy w świecie fizyki, z Hołodomorem, który widać na tych ulicach, prawda? I jest bardzo ciekawą częścią twojej opowieści, w której jakby konfrontujesz zamknięty świat naukowy z rzeczywistością dookoła. Jakbyś mogła o tym troszkę powiedzieć, Jana? Charków, jeżeli się czyta prasę, i czyta się prasę z tego okresu i czyta się książki o Charkowie z tego okresu, to było miasto, które się fenomenalnie rozwijało. I to był ten główny kontrast życia w Związku Radzieckim w owym czasie. To znaczy, że z jednej strony był nieprawdopodobny rozwój właśnie naukowy, nawet taki konsumeryczny, prawda, i produkcyjny, i budowały się miasta. Natomiast z drugiej strony rosła również kontrola, rósł również terror różnego rodzaju. I w związku z tym trudno było, trudno mi było opisać to miasto, bo z jednej strony fantastyczna budowa, centrum, tam ogromny plac, nowe budynki, najwyższy budynek w Europie i tak dalej, a z drugiej strony głód. Do miasta co prawda chłopów głodnych nie wpuszczano, no ale miasto też głodowało. I oczywiście od czasu do czasu ktoś się przedarł i widać było ciała na ulicy i wiadomo było o tym, wiadomo było, była ten taki głuchy strach, a z drugiej strony, jak to mówił Stalin, życie jest piękniejsze, życie jest bogatsze, tak? To hasło, prawda? Także i on był człowiekiem, Weisberg był człowiekiem bardzo trzeźwym, mimo że był absolutnie oddanym marksistą i komunistą, ale on to wiedział. Oni to wiedzieli, ale mieli to wbudowane i ci właśnie fizycy z zagranicy i tak dalej, widzieli to, tego nie można było nie zobaczyć, ale na przykład Weisberg jeździł do Moskwy przynajmniej 2 razy w miesiącu i na każdej stacji kolejowej były tłumy kobiet z umierającymi dziećmi i tak dalej. Ale to było wbudowane w całą ideologię kułaków, którzy zatrzymywali rewolucję, albo ideologię błędów. No to był błąd, że to zostało zrobione, ale nie podważenia całego systemu. A ci, którzy podważali cały system, nie zatrzymywali się tam. To znaczy, jak przyjechał tam do niego z wizytą
taki fizyk Weisskopf, to on popatrzył i wyjechał. A jednocześnie był to okres wielkiej współpracy międzynarodowej między fizykami. W związku z tym dostać stypendium w Stanach Zjednoczonych nie było takim problemem dla człowieka, który był zdolny. Wszyscy studiowali wtedy, między innymi dlatego, taka jest też interpretacja, wszyscy koledzy jego, którzy pracowali z zagranicy, prawie wszyscy, poza jednym, których on sprowadził do tego laboratorium w Charkowie, wszyscy zostali rozstrzelani w roku 1938. Bo wszystkich ludzi, którzy, no zresztą, bo, nie, to trudno powiedzieć, po prostu wszystkich rozstrzeliwali, którzy byli z zagranicy, którzy byli z powiązaniami zagranicznymi, którzy studiowali za granicą, którzy, były różne kategorie ludzi, które były eliminowane. Także ten okres wzrostu, ten instytut, w którym on pracował, został założony w roku 1928. W roku 1938 nie było w tym instytucie już prawie żadnego z tych fizyków, który został sprowadzony tam. W ogóle instytut, ta cała sekcja teoretyczna tych wspaniałych, wspaniałych fizyków, którzy doprowadzili do niesłychanych rozwiązań w tej dziedzinie, oni wszyscy zostali wyeliminowani fizycznie. I do tego, i na to się nakłada to, co mówisz, to znaczy, że ten Hołodomor to jest tylko błąd w systemie, to znaczy, to jest walka z kułakami i że to... A z drugiej strony też piszesz, co mi się też wydało bardzo ciekawe, że naukowcy mają o to taką wizję, że w ogóle Związek Radziecki jest rodzajem eksperymentu na skalę światową, w związku z tym eksperyment wymaga ofiar, kosztów i tak dalej, że też sobie w ten sposób tak... To tłumaczone. No bo ta wielka kolektywizacja w Związku Radzieckim szła w tym samym czasie, co produkcja wielkich farm rolniczych w Stanach Zjednoczonych. I było sporo amerykańskich naukowców i w ogóle praktyków od industrializacji rolnictwa, którzy pomagali przy kolektywizacji w Związku Radzieckim. To ta kolektywizacja była, to jest bardzo zaskakujące, jak człowiek się temu przygląda, dlatego że to jest coś dla nas, jak się słyszy kolektywizacja, industrializacja rolnictwa, prawda, to włosy stają dęba na głowie, ale to jest, przyjeżdżali Amerykanie, pomagali, przysyłali maszyny, pokazywali, że należy zlikwidować indywidualnego rolnika i stworzyć farmera. Tylko że w Stanach Zjednoczonych to trochę inaczej przebiegło. Oczywiście. Tak. Tu jest, chcę tylko przytoczyć z twojej książki taki obraz, który cytujesz. O tym, co Ewusia, czyli jego ówczesna żona, Zajsł, jeszcze może do niej wrócimy, widziała w Todorówce jak kobiety z głodu zjadały własne dzieci. Goście Weisberga, zaproszeni naukowcy, żyli w samym centrum epidemii głodu. Widzieli nie tylko ludzi wygłodzonych, ale także umierających. W mieście był straszny głód. Widzieliśmy chłopów, którzy przybywali do miasta i umierali. Napisał lata później, wspominany teraz przez ciebie, Wiktor Weisskopf. Jego zdaniem kolektywizacja się nie udała, bo władza w Moskwie nie rozumiała, że chłopi ukraińscy są mało rozgarnięci i bez kułaków, kadry zarządzającej nimi nie wiedzą, jak wprowadzać nowe zasady rolnictwa. Gdy latem 32 z Ewą i paroma innymi gośćmi z Niemiec pojechali do niemieckiego kołchozu, którego przewodniczącym był austriacki komunista, było tam pełno jedzenia, najpewniej zorganizowanego, dodajesz, z okazji ich przyjazdu. To był dla niego dowód, że w niemieckich rejonach Ukrainy poziom wykształcenia był wyższy
i oni rzeczywiście mieli sukcesy. Wyrażał w ten sposób, to już są twoje słowa, nie tylko poczucie wyższości wobec ukraińskich chłopów, ale częste wtedy, jeśli nie powszechne, przyzwolenie na wielkie eksperymenty społeczne, eksperymenty, które ze swej natury wymagały ofiar. Czyli tak wygląda ta pierwsza faza jego pobytu w Charkowie z takim kontrastem życia naukowego, a życia wokół. No a potem przychodzi drugi okres, czyli uwięzienie przez KGB. No właśnie, bo Państwo na pewno się dziwią, dlaczego my tak dużo o nim mówimy, ale mówimy o nim, głównym powodem jest to, że on napisał, on został uwięziony w marcu 1937 roku i spędził właśnie w więzieniach w Charkowie, a potem na końcu w Moskwie 3 lata. No, opisał to bardzo dokładnie. Opisał to, jest parę książek, parę ważnych książek, które zostały na ten temat napisane, ale on miał to do siebie, że miał niezwykłą pamięć i był człowiekiem całkowicie materialistycznym i takim racjonalnym. W związku z tym to jest wszystko, to przez cały czas usiłował zrozumieć, co się dzieje, dlaczego coś się dzieje, na czym to polega. Także ten jego opis jest opisem, nie jest opisem indywidualnych cierpień, chociaż też o tym pisze, ale głowa mu pracuje przez cały czas. To jest zupełnie niesamowite. I ja pamiętam i dlatego tę książkę napisałam, jak tę jego książkę przeczytałam w roku 1966 albo 7 w Warszawie, przeszmuglowaną, przetłumaczoną na polski i wydaną przez Instytut Literacki w Paryżu, to znaczy przez Kulturę. I to była książka, która była absolutnie rewolucyjna, jeśli o mnie chodzi, dlatego że pozwalała zrozumieć, wydawało mi się w każdym razie, odkryła, zerwała jakieś zasłony, które uniemożliwiały mi w ogóle zrozumienie sytuacji. Ta książka powstała zaraz po wojnie i została wydana w roku 1951. I miała znaczenie. I to jest przyczyną, dla której plus dodatkowe jakieś okoliczności, o których możemy powiedzieć, dlatego że on opisał bardzo dokładnie ten swój pobyt, to uwięzienie i przy okazji z powodu COVID-u, z powodu tego, że nie miałam możliwości pojechania do archiwum w Charkowie, tylko rozmawiałam z historykami, dwoma historykami ukraińskimi, dostałam się do dokumentów, których prawdopodobnie sama nie byłabym w stanie znaleźć, w których byłam w stanie sprawdzić tę jego książkę. Po prostu sprawdzić człowieka po człowieku, przesłuchującego po przesłuchującym, sytuację po sytuacji, że to zupełnie niezwykła. Tak, to archiwa NKWD, życiorysy NKWD-owców, którzy także polecam książkę z tego punktu widzenia, że to są zupełnie niezwykłe, unikalna dokumentacja, która absolutnie sprawdza na plus, ale również na minus to, co on napisał w tej książce. Bo dopisałaś bardzo wiele historii, informacji, to znaczy podajesz bardzo bogate całe życiorysy przesłuchujących tak, jego. Tak. Troszkę idąc też
tropem tego jakiegoś fenomenu, że on, że człowiek wchodzi w bliskie relacje z tymi swoimi prześladowcami, może się nawet z nimi zaprzyjaźniać, to znaczy nagle dostrzegać jakiś błahy gest z ich strony wydaje się jakimś wielkim darem, prawda, z ich strony. A przy tym opisujesz, znaczy dalej ten niesamowity mechanizm winy, to znaczy, że właśnie wszystko było oparte na tym, że w człowieku nam nie było żadnych przecież dowodów, tylko że chodziło o to, żeby człowiek w sobie, ten więziony, znalazł winę, prawda? Tak, to jest fascynujące. To znaczy, że to wszystko było, te wszystkie, to znaczy był schemat, schemat przesłuchania. Schemat tego, co musiało zostać udowodnione. I udowodniona musiała być wina. Wina to znaczy przynależność do organizacji antypaństwowej, antykomunistycznej, antytrockistowskiej albo z odchyleniem prawicowym. Albo takiej, albo takiej. I teraz każda znajomość, każda wizyta, każda rozmowa telefoniczna była częścią działalności antypaństwowej. To znaczy, ponieważ to wszystko się opierało na rzeczach, które nie istniały, żadna z tych organizacji naprawdę nie istniała, ale ona istniała w tym założeniu i nie było takiej możliwości, żeby się nie przyznać, bo jak się człowiek nie przyznawał, to był torturowany, to był zabijany i tak dalej, i tak dalej. Założenie było, że ludzie się przyznają i że jest ten schemat i że osoba przesłuchiwana wypełnia ten schemat szczegółami. Stąd te wszystkie błędy, które potem ludzie wyciągali z tych protokołów wielkich procesów i tak dalej. Było o spotkaniu z Trockim w jakimś hotelu, który nie istniał, prawda? Albo w roku, w którym Trockiego nie było w tym kraju, albo i tak dalej, i tak dalej. Niestety to, ponieważ to wszystko było wymyślone, no to tam jakieś błędy się zawsze znajdowały. Ale ten schemat, tam były dwie niesamowite rzeczy, w tym takie, które mnie fascynowały, jak o tym pisałem. Jedna to, że to było w jaki sposób się budowało właśnie te akta oskarżenia, w jakim sposób się budowało te nieistniejące organizacje. A druga to było to, że w czasie jak ci w roku 1936, 1937, 1938, kiedy ta wielka czystka trwała, ci śledczy, którzy ją przeprowadzali, oni też byli czyszczeni. Słowem, oni mordowali i ich mordowano, ich koledzy ich mordowano, każdy z tych kolegów mając nadzieję, że na niego nie trafi. Ale on o tym nie wiedział, być może mógł tego wymyślić, ale nie wiedział tego. To jest tak niesamowite, że ja też o tym nie wiedziałam, jak to czytałam. Dopiero jak zaczęłam oglądać te życiorysy tych przesłuchujących, to nagle zobaczyłam ich daty śmierci. Zobaczyłam, że oni umierali taką samą śmiercią, jak umierali ci, których oni przesłuchiwali. Tam jest, znaczy Aleks przechodzi jedną z tych najstraszniejszych tortur, czyli tak zwany konwejer. I to jest też taka sytuacja, że on w jakimś, półwidzie, prawda, podpisuje czasami zeznania, które potem odwołuje i że to cały czas powraca do tego, że cały czas coś odwołuje, co wcześniej zmuszono go. Jakbyś mogła o tym opowiedzieć i o tym, jak on w ogóle z tego wyszedł, bo on z tych świadectw, które on sam pisze, podaje, czuł, że wyszedł z tego zwycięsko, to znaczy, że nie dał się, był z siebie jakby dumny, prawda, czyli miał powody. Jak ty teraz na to patrzysz po tym całym badaniu? On zeznawał, jak wszyscy zeznawali, tam nie było ludzi, którzy odmawiali zeznania, jest taki mit, że był jeden krawiec żydowski w więzieniu w Charkowie, który był anarchistą i który
w związku z tym postanowił, że on się nigdy nie może przyznać do tego, że jest członkiem jakiejś organizacji, jako prawdziwy anarchista. I że w związku z tym, to był, mówili, to był jedyny człowiek, który przeżył te tortury konwejera i tak dalej i się nie przyznał. Ale to jest prawdopodobnie tak zwana legenda miejska, ale w każdym razie wszyscy się przyznawali i wszyscy... No. Krótko, co to był ten konwejer? Konwejer to było przesłuchanie, to znaczy, że się sadzało człowieka na takim bardzo niewygodnym, czasami odwróconym do góry nogami stołku i nie dawano mu podnieść się z tego i nie dawano mu spać. Przez tak długo, dopóki się nie przyznał. Wiele dni często. Tak, wiele często na krótki okres czasu pozwalano mu zjeść, bo inaczej jakby nie zjadł, to by nie wytrzymał długo i przespać się tam 20 minut i z powrotem. Także to była niesamowita tortura, nie tylko tortura pozbawienia snu poprzez światło i poprzez hałas, poprzez ludzi krzyczących na niego, na przesłuchiwanego cały czas, ale również potworna fizyczna tortura, ponieważ się puchło i niesamowite było. Z reguły tego się nie wytrzymywało. Z reguły się tego nie wytrzymywało. W zależności od tego, ileś tam dni można było wytrzymać, a potem to było tak właśnie dobrze zrobione, bo gdyby ktoś się zorientował, że na przykład jakby nie jadł, albo to może mógłby umrzeć i nie podpisać, czy coś takiego. Ale w każdym razie ludzie podpisywali i on, nie wiem jakie to było częste, i on to potem odwoływał. No ale jak podpisał ten protokół służył. On to odwołał potem, ale ten protokół był używany do oskarżania innych ludzi i tak dalej. Także to ogólnie rzecz biorąc była sytuacja, z której trudno było wyjść dobrze. A jak oceniasz, w twojej ocenie, jak on wyszedł? On miał niesamowitą zdolność regeneracji. To znaczy, że on miał tą trzeźwość, to znaczy nie wpadał. Miał wielki kryzys i załamanie, ale to jest osobna historia. Ale tak w tej relacji z tymi śledczymi miał wielką odporność. No ale zeznawał, podpisywał, odwoływał. Nie znam przypadków, że ludzie nie podpisali po tym konwejerze. I przychodzi pakt Ribbentrop-Mołotow. Jakbyś teraz o tym etapie jego... Teraz jest następna bardzo interesująca rzecz, mianowicie on po tym pobycie w Związku Radzieckim jest oddany z grupą, znaczy w grupkach mniej więcej 350 osób niemieckich więźniów. Związek Radziecki w ramach przyjaźni z Niemcami hitlerowskimi oddaje 350 więźniów. Ściągniętych z obozów, z więzień i tak dalej, odkarmionych i przekazuje w ręce Gestapo. Na moście. Mamy zresztą bardzo taki dobry opis tego. W każdym razie on zostaje oddany Niemcom jako Żyd. Nie jest wysłany do Niemiec, bo ci aryjscy więźniowie, że się tak wyrażę, są odesłani do Niemiec i tam niektórzy są wypuszczani, niektórzy są, w większości to byli właśnie komuniści. Niektórzy do obozów są zesłani i tak dalej, ale Żydzi są zatrzymywani na terenie okupowanej Polski.
To jest od razu na początku. On jest wysłany w Sylwestra 1939-40. I jest w więzieniu najpierw, gdzie prawdopodobnie podpisuje współpracę, ale no to są takie formalności, które po prostu inaczej ludzie nie wypisują. No, mnóstwo ludzi podpisywało te rzeczy i one potem nie miały przełożenia na praktykę. I wysyłają go do Krakowa, ponieważ jego rodzina jest z Krakowa i wysyłają go do ciotki jego, siostry jego matki, która na nazwisko ma Gross, ponieważ wyszła za mąż za stryja Gross, znaczy kuzyna starszych Grossów, tam Bernarda Grossa. Więc, ale z tych Grossów. Z tych Grossów, tak. Czego absolutnie nie wiedziałam, absolutnie nie miałam pojęcia w ogóle, jak zaczęłam pracę nad tym. No i tam mam obowiązek meldowania się na gestapo. I teraz tu jest bardzo długa historia i mi się wydaje, że my ten Kraków pominiemy, prawda? Pominiemy, tak. Tak. Znaczy ważne, że schodzi do podziemia, znaczy ucieka jakby, tak? Ucieka z Krakowa w 1942 już roku. Mm. I przenosi się do Warszawy. I tu w Warszawie jest zupełnie niesłychana historia, dlatego chcemy to opowiedzieć, bo to jest taka nietypowa historia. Mianowicie on jest przechowywany przez osobę, która potem będzie jego żoną, która się nazywa Zofia Cybulska, która jest córką hrabiny Stefanii Zakrzewskiej i ta matka i ta córka rozwiedziona, Zofia Cybulska, rozwiedziona z amantem filmowym przedwojennym, Mieczysławem Cybulskim. One ukrywają Żydów, ale nie można powiedzieć, że one ich ukrywają, bo ci Żydzi przychodzą i wychodzą i nie są ukrywani w tym sensie, że są ukrywani gdzieś w jakiejś komórce. Tylko na przykład przychodzą w momencie, w którym oni mieszkają na Smolnej, Smolna 8 w Warszawie, to znaczy albo na Czackiego 14, to są centralne zupełnie miejsca, do nich do domu przychodzą Żydzi, którzy się ukrywają, którzy mieszkają, udają, że wychodzą do pracy. Są na papierach aryjskich i udają, że wychodzą do pracy i nie mają gdzie pójść oczywiście. W związku z tym przychodzą do nich tam, do domu i od godziny tam, nie wiem, której 9 rano do godziny 16 grają w brydża z Aleksandrem Weisbergiem, są dokarmiani i tak dalej, a potem wychodzą. I to znaczy oni się zajmują, ja to tak lekko opowiadam, ale tam wokół tego jest zdobywanie dla nich pieniędzy, jest zdobywanie dla nich dokumentów. A jednocześnie jest pewnego rodzaju, ja bardzo rzadko jak się czyta o tym, jak wyglądała pomoc ukrywającym się Żydom, jest coś takiego, że można przeczytać, że to przez 2 lata, czy tam aż do powstania, no pani hrabina Zakrzewska, która właśnie przychodzi do niej, 18, to nie ma, ona mówi, nie ma znaczenia, tak. I tak dalej. I wszyscy, jakby wszyscy w kamienicy, wszyscy o tym wiedzą. To nie jest tak, że nikt o tym nie wie, że to jest ukryte. A dodajmy, że i pani Zakrzewska, i żona Aleksa, Ewa, to są tradycje endeckie, tak, prawda? Zofia, przepraszam. Tak. Ona jest, tak, ona przed wojną, tak.
była związana z Endecją i po wojnie też zresztą na emigrację, bo ona wyemigrowała z Aleksem. Też powiązana z, tylko że tak poza Weisbergiem, bo on tego nie lubił, oczywiście. Powiązana z Endecją. Także to jest historia, która, to jest też historia bardzo nietypowa. I teraz może szybko, płynnie przejdziemy do, bo już widzę, że już że przejdziemy do powojnia, tak? Do powojnia, czyli do Paryża, tak? Tak. To znaczy jeszcze muszę dodać, no właśnie, że nie dodałam najważniejszych cech Aleksa, bo tak, on był hazardzistą. On był graczem, ale poważnym, nałogowym, osobą przegrywającą niesamowite ilości pieniędzy. I jednocześnie osobą o niesamowitym talencie do robienia pieniędzy. To był jego największy talent. On był bardzo dobrym inżynierem, fizykiem, ale to, co naprawdę umiał robić, to umiał zarabiać pieniądze, które bardzo szybko przegrywał. W czasie okupacji, w okresie między, tam mniej więcej w 1942 roku na początku, zarobił to, co on sam pisze, zarobił 200 tysięcy dolarów, co na dzisiejsze pieniądze jest 3 miliony dolarów. I zamienił to tam na brylanty, diamenty. I był, gdzie zrobił to między tam getem w Bochni, getem w Tarnowie, na podstawie jakichś takich układów korupcyjnych z Gestapo, z Wehrmachtem. W każdym razie był człowiekiem niesamowicie obrotnym i zaraz po wojnie postanowił zrobić pieniądze, zanim skończy się ten chaos, bo w chaosie najlepiej robić pieniądze. No i musiał uciekać z Polski, ponieważ sprowadzał nielegalnie korek do Polski. Potem jakaś inna afera była. Także z jednej strony robił pieniądze, a z drugiej strony przymuszony przez Kesslera napisał tę książkę. Potem napisał jeszcze jedną książkę i w Paryżu, dzięki właśnie Zofii Cybulskiej, był bardzo związany z kulturą. Ale poczekaj, Irenko, bo jeszcze jeden element chciałbym podkreślić, bo czyli no, zarabia w czasie wojny, żeby przetrwać, lubi, ale też dużo pomaga pod ziemią, na szczotkach ryżowych, papie dachowej i tak dalej. Natomiast dalej staje się kupcem po wojnie, to znaczy zakłada różne firmy i tak dalej. I w twojej opowieści piszesz, że był to rodzaj klęski tego wiedeńskiego Żyda, który chciał się wyemancypować właśnie z tego kupiectwa i być fizykiem, naukowcem, socjalistą i tak dalej. Czyli zaczął od takiej drogi, żeby odejść od tych tradycji kupieckich, a jednak życie go zamknęło go w tym kole, prawda? Coś takiego. To znaczy, to jest opowieść, jedna z rzeczy, jakby ktoś chciał ją podsumować, to jest opowieść o nieudanej asymilacji, ale nawet nie jednostkowej, tylko nieudanej asymilacji całego tego pokolenia. To znaczy tego, że a ta asymilacja odbywała się między innymi właśnie przez wykształcenie, przez odejście od tych ról pośredniczących, które Żydzi mieli przedtem, właśnie handlu, nie wiem, lichwy i tak dalej. Wszystkiego tego, od czego ci ojcowie wychowywali te swoje dzieci, żeby oni tego nie robili. I oni tego nie robili, była gwałtowna jakby zmiana społeczna,
I to też dotyczy nie tylko Żydów, ale to dotyczy również właśnie na przykład chłopów. Poprzez edukację i poprzez zdobywanie profesji historia doprowadziła do tego, że te wszystkie, że ci ludzie, którzy, ci ludzie, ci wszyscy ludzie, o których ja tutaj piszę, oni urodzili się gdzie indziej, wychowali się gdzie indziej, nie wrócili do tych miejsc, w których się wychowali. Ci, którzy przeżyli, a przeżyło ich dosyć mało, i w pewnym sensie, nawet jeżeli oni sami się wyemancypowali, to to środowisko, z którego oni wyszli, albo grupa, z której oni wyszli, rodzina, już nie istniała, już nie było. Także dlatego ja mówię, że to była asymilacja, która się nie udała. Nie tylko w tym sensie, że w tym znaczeniu, że on przestał być fizykiem, tak, że on klasowo, że się tak wyrażę, gdzie indziej należał, ale również dlatego, że on cały czas chciał wrócić do Wiednia, ale tego Wiednia, do którego on chciał wrócić, nie było już. To był już inny Wiedeń i to był Wiedeń jak z takiej powieści, która się ukazała w latach 20. Wiedeń bez Żydów. I ta cała Europa, po której oni się poruszali, która kiedyś, to znaczy do roku mniej więcej 39, była pokryta sztetlami i była pokryta jakimiś zgrupowaniami Żydów i tak dalej, to była zupełnie inna mapa. Tam już tego nie było i nie ma. I jesteśmy w Paryżu, tam są różne wątki te paryskie, ale chcę, żebyś opowiedziała o tym związanym z Maison Lafitte, z Giedroyciem i w ogóle z innym nowym zadaniem, które spotkało Giedroycia i Aleksa, to znaczy, żeby powiedzieć Zachodowi, zwłaszcza w tym Paryżu, który cały czas patrzył na Moskwę jako przyszłość świata i zamykał oczy, nawet mając różne publikacje, toczyły się procesy Krawczenki, innych, w których oni się zaangażowali, żeby powiedzieć światu zachodniemu, co się na wschodzie wydarzyło. Tak, tutaj jest, to jest taki ten rozdział, w którym ja piszę o tym, nazwałem cudzoziemiec wśród cudzoziemców. Bo tak określił to Józef Czapski. To znaczy ten Aleksander Weisberg był potrójnym, poczwórnym, popiątnym cudzoziemcem, prawda, w tym Paryżu. Nie znał, bardzo źle znał francuski, nie, w ogóle się tam nie wpasował. Kolegował się z tym towarzystwem polskim, też nie był, mimo że oni go bardzo podziwiali, też nie był tam wpasowany. Leży pod Paryżem na takiej działce chrześcijańskiej. Były msze. Jednym słowem, nie dopasował się i ciągle właśnie marzył o powrocie do Wiednia. Ale zaprzyjaźnił się już w Londynie, tam na początku, w 1948 roku, zaprzyjaźnił się z Gustawem Herlingiem Grudzińskim. A potem, jak przyjechał do Paryża, zaczął mieszkać, krótko potem zaczął mieszkać w Paryżu, to się przyjaźnił. No, Giedroyć mówił, że się przyjaźnili. No, jak na Giedroycia, to się przyjaźnili. Właśnie z Giedroyciem i Giedroyć jak zazwyczaj miał dla niego mnóstwo pomysłów, co on ma zrobić, a on z reguły nie mógł tego zrobić, jak w większości pomysłów Giedroycia było. On pisał do Giedroycia po niemiecku, a Giedroyć do niego po polsku. I pisał od czasu do czasu artykuły do tych pism Kongresu Kultury Polskiej, to znaczy tych Kongresu Wolności Kultury.
Ale głównie zajmował się zarabianiem. A co zawdzięcza kultura Aleksandra? A no właśnie, to jest taka historia, że jak kultura została wyrzucona z pierwszego domu, tego tak zwanego na Corneille. Corneille, to znaczy tam w tym właśnie Maison Lafitte. A w pierwszego domu zostali oni tam wyrzuceni z tego domu i nie bardzo sobie mogli dać radę, to w ten czas znaleźli inny dom, tylko za drogi. I w ten czas Weisberg zorganizował dla nich jakichś ludzi, którzy przyszli, wycenili, coś tam załatwili i tak dalej. Obniżyli, zmusili właścicieli o obniżenie do połowy własności i tak dalej. Jednym słowem umożliwili kupienie tego domu, w którym potem kultura była i jest do dnia dzisiejszego. To jest materialne przyczynienie się do tego. Tam jest w twojej książce mnóstwo bardzo ciekawych świadectw, korespondencji, świetnych opisów kota jeleńskiego, jak Weisberg występował na tym kongresie, próbując tym Sartrom i innym wytłumaczyć naprawdę, co się zdarzyło na wschodzie. Mieroszewski, no jednak dla wielu autorytet w sprawach wschodnich, uważał Wielką Czystkę za najważniejszą książkę o Rosji, jaką w ogóle stalinowski, jaką w ogóle została napisana. Paweł Hertz wspaniale opisywał, kończysz tym książkę. Zygmunt Hertz. Tak, pogrzeb. Zygmunt Hertz, pogrzeb, tak. Aleksa. I no i tak dobiega, domykasz jego biografię z tymi głosami, z tą bliskością ze środowiskiem emigracyjnym polskim również, bo no to, co ich na pewno łączyło, to misja jakby przeciwstawienia się propagandzie sowieckiej, prawda, wobec tych zbrodni, które się tam wydarzyły. No i teraz, Ireno, moje będzie pytanie dotyczące twojego sposobu na biografię Aleksa. W książce wielokrotnie przytaczasz różne jego życiorysy, tak jak i innych bohaterów, i one się zawsze zmieniają, zawsze wymagają twojej korekty. One są pisane jakby tak jak tricksterzy, no, musieli pisać zależnie od warunków, prawda, żeby bronić się w takiej czy nie innej sytuacji. Więc mnóstwo tam jest wymyślonych historii, dopisanych sobie życiorysów czy biografii. Jak może się z tym współczesny biograf, biografka zmierzyć z taką sytuacją? Jaki miałaś pomysł na tą jego biografię? To jest bardzo trudno opowiedzieć tak w jednym zdaniu na to odpowiedzieć, dlatego że ja, jak się zabierałam za tą książkę, to miałam zupełnie inną wizję tego. To znaczy, bo ja tutaj, myśmy nie mówili o niej, bo poza tym, że czytałam tę książkę w Polsce i zrobiła na mnie wrażenie, to zaprzyjaźniłam się w Stanach Zjednoczonych z jego pierwszą żoną, która zostawiła mi potem listy, które on napisał do niej z getta w Krakowie i tak dalej. Także tu był ten wymiar osobisty, osobistej historii, który mnie ciągnął do tego tematu, a również to, że on opisał tak dokładnie to, co się wydarzyło w Rosji, a ukrywał to, co się wydarzyło w Polsce podczas wojny, pod okupacją. Więc mnie to, ja mam, wybiegnę jakby mówiąc osobiście o tym, ja miałam taką sytuację rodzinną, w której cała przeszłość rodzinna była zakryta właśnie jakąś wielką zasłoną, nie można się było do tego dobić. I to sobie pomyślałam, że ja napiszę taką osobistą książkę właśnie głównie się skupię na tym, co on robił podczas II wojny światowej.
I po śladach jego, bo były jakieś ślady, ale tylko ślady gdzieś tu czy tam. Także miałam na myśli bardzo krótką książkę. O, wiedziałam, że muszę się do tego nauczyć niemieckiego, ale no i tak. No i jak zaczęłam to pisać, to oczywiście nie wyszło mi ta osoba, to znaczy ta niewspółmierność tego, tej osobistego zainteresowania z tą niesłychaną historią życia tego człowieka i jego znajomych, i jego przyjaciół, i jego rodziny. Ta nieprawdopodobna w ogóle w pewnym sensie powieść Sowiszdżalska, prawda, to, że on jak konik polny z jednego kraju do drugiego, z jednego miasta do drugiego, jak te wszystkie miasta kiedyś sobie podliczyłam, w których on był, w którym on robił jakieś interesy, w którym z kimś się spotykał i tak dalej. To było coś zupełnie tak fascynującego i to mnie wciągnęło, po prostu wciągnęło mnie jako historyczkę, wciągnęło mnie jako osoby, która lubi czytać powieści. Wciągnęło mnie po prostu dlatego, że w każdym elemencie, w każdym momencie, do którego podchodziłam, pojawiała się osoba, która mnie prowadziła do następnej historii. Także musiałam się z wielkim żalem wycofać w ogóle z tej, po prostu obciąć to w jakimś momencie, bo naprawdę to było tak niesłychanie interesujące środowisko, składające się z tak nieprawdopodobnie zaangażowanych ludzi, każdego z jakąś niesłychaną historią życiową, że tak to pisałam. To znaczy pisałam to po śladach, mogę powiedzieć. Odtwarzałam tą historię coraz bardziej, im bardziej się w to wciągałam, tym bardziej mogłam to zobaczyć. No i zdarzyły mi się te właśnie niezwykłe historie, tak jak te archiwa w Charkowie, o których nawet nie miałam pojęcia. Bo też jak pisałaś o Wielkiej Czystce, to pisałaś o jego stylu, że ma cierpliwość, że się pochyla nad każdym epizodem i go jakby rozpisuje na najdrobniejsze czynniki, części pierwsze. Też mam czasem wrażenie, że tak pisałaś tą książkę. Ona jest gęsta bardzo. Ona nie jest pisana w ogóle językiem akademickim. Nie, natomiast sferę przypisów, udokumentowania ma potężną. To znaczy, rzeczywiście to nie tylko dotyczy Charkowa, ale to, co udało ci się znaleźć wokół tych historii i dokumentowania ich jest niezwykłe, ale jednocześnie to się czyta jak opowieść taką, ona nawet jest tak pisana jak w opowieści Sowiszdżalskiej, że na początku rozdziału mamy jakby powiedziane, co nas czeka i tak. Potem to rozbierasz na czynniki pierwsze, ale w tym sensie, że no robisz jakby mikropowieści, na przykład o ulicy Smolnej w Warszawie, się dowiadujemy cały mikrokosmos tego, kto jak żył w tej kamienicy, kto był sąsiadem i jaki był salon, kto tam się spotykał i tak dalej. Jak trafiasz na przyjaźń tą w Charkowie Konrada i Gali, takiej niezwykłej pary, to właściwie piszesz całą mikropowieść o jego przyjaciołach, ale to jest jakby osobna część i oczywiście to dokłada się do tego świata i w ogóle się nie chce tego pomijać, ale to jest podobny sposób, znaczy miałaś bardzo dużo cierpliwości, bardzo dużo sobie czasu dałaś, bo to się nie da w rok, dwa czegoś takiego napisać. Nie, no musiałam, jak weszłam, jak już się znalazłam w tej rzece, to już ona mnie niosła. I w którymś momencie powiedziałam sobie, będę ją pisała tyle czasu, ile potrzeba. I w związku z tym spędziłam na tym naprawdę no, 5 lat. 5 lat. A może nawet 5 do 6. Tak. Ale nie dlatego, że się do tego przymuszałam, tylko dlatego, że to było fascynujące. To było naprawdę fascynujące. Także to była wielka przygoda. Jeszcze mam jedno pytanie, zanim Państwu oddam głos, ale to dotyczy już, bo wspomniałeś o takich
powinowactwach biograficznych twoich również. Jest coś takiego, na co zwracasz uwagę w przypadku Aleksa i co na przykład odróżniasz od Aleksandra Bata i jego tej biograficznej opowieści Mój wiek, że Watt się zmienił. Natomiast o swoim bohaterze zauważy, że on się w ogóle nie zmienił tak. przez to wszystko. Tak. Przez to przeszedł. A jak z tobą? Ja się zmieniłam, tak. Ja, moim zdaniem ja dojrzałam. Ja przestałam być nastolatką. Ja rzeczywiście ja bardzo dużo zrozumiałam. To znaczy to, co mnie pchało, to, co mnie pchało do pisania tej książki, to była właśnie zrozumienie kwestii asymilacji, kwestii sekretów rodzinnych, kwestii tego, co się wydarzyło podczas wojny, co się mogło, jakiego rodzaju uzależnienia tam były, co, jakiego rodzaju sytuacje, historia partii komunistycznej i tak dalej. Bardzo dużo rzeczy sobie wyjaśniłam, rzeczy, które były dla mnie niejasne. I które, nie mówię, że to jest jakieś ostateczne rozwiązanie wszystkich kwestii, ale w każdym razie nabrałam jakiegoś rodzaju spokoju egzystencjalnego po tej książce. W każdym razie na dzisiaj, bo jutro już może być inaczej, ale dzisiaj tak się czuję. Bardzo proszę, może ktoś z Państwa by się chciał włączyć do tej rozmowy? Proszę bardzo, Staszku. Tu poczekaj na mikrofon już. Dzięki. Stanisław Krajewski. No bardzo dziękuję za tę fascynującą opowieść o książce, o autorze książki, którą też czytałem w latach w tych bardzo dawnych i która też na mnie zrobiła wielkie wrażenie. Natomiast dla mnie w tej chwili najciekawsze jest i chciałem zapytać, jak to, żebyś to trochę pogłębiła, ta kwestia, twoja teza o tym, że to jest nieudana asymilacja. Bo no, rozumiem, że po wojnie no, nie było już tych środowisk, z których on funkcjonował, tak jak przed wojną, to jasne. Natomiast czy to oznacza to, co powiedziałaś, że on jakoś grupowo, czy to był jakiś proces grupowy, i że ten proces miał doprowadzić do tego, czy miał w ich wizji prowadzić do tego, żeby w jakiś sposób Żydzi w nowoczesny sposób funkcjonowali, ale też grupowo, nie tylko indywidualnie, czy to o to chodzi. I to już się stało niemożliwe, ale pozostawali w jakimś sensie Żydami, czy takim środowiskiem żydowskim, czy przeważająco żydowskim, czy jakkolwiek to określić. To wtedy bym powiedział, że to chodziłoby wtedy bardziej o jakąś akulturację taką i uczestnictwo no, w pewnym sensie na swoich zasadach. Czy też chodzi o naprawdę asymilację, czyli o takie no, upodobnienie się do tego większościowego społeczeństwa że i wtopienie się w nie, że już wtedy nie ma mowy o tym, że się jakoś na własnych zasadach funkcjonuje, tylko właśnie się jest no, takim jak wszyscy. Czy jak inni. I to jest asymilacja. I to, dlaczego ona miała być już niemożliwa po wojnie? I w jakim sensie to jest nieudana asymilacja? No to przecież mógł się stać, czy mógł być no, takim intelektualistą europejskim, który no, te sprawy przedwojenne zostawia, no, je opisuje, bo chce innych uświadomić, ale jakby no, w jakim sensie, ja nie bardzo rozumiem tę tezę o tej nieudanej asymilacji. Wydaje mi się, że być może słowo asymilacja, tutaj są różne, akulturacja i tak dalej, wszystkie te terminy. Chodziło mi o to, że u początków tej idei, to w każdym razie, co ja wyciągałam z tego, było stworzenie, bycie obywatelem społeczności, w której się jest, w której się żyje. Ta społeczność to było w przy istnieniu Cesarstwa Austro-Węgierskiego wydawało się, że jest to możliwe jako bycie obywatelem, jednocześnie pozostawianie
sobą w jakimś sensie, w sensie jakiejś nawet zmiany, prawda? Bo to nie chodziło o ostateczne, to znaczy człowiekiem być może niereligijnym albo religijnym inaczej, prawda? Mówiącym innym językiem, ale w każdym razie nie z obowiązkiem w właśnie rozpłynięcia się w jakiejś innej kulturze, w tym sensie, w takiej asymilacji, w sensie stanie się Polakiem, czy stanie się Węgrem, znaczy stanie się katolikiem i tak dalej. A więc wydawało się, że to jest możliwe i mi się wydaje, że Weisberg był członkiem tego ostatniego jakby pokolenia, w którym on uważał i jego rozmaici znajomi, chociaż nie wszyscy, bo niektórzy właśnie byli sionistami, uważali, że jest możliwe bycie sobą i bycie obywatelem pełnoprawnym społeczeństwa, w którym się jest. I to zostało odrzucone poprzez faszyzację Europy, prawda? Już nie mówię wojna i tak dalej, ale poprzez zaostrzenie tego konfliktu, które jedną z celów tego ruchu było. A słowo faszyzacja? Tak, bardzo słuszna reakcja. Oni zostali, to zostało odrzucone, to się okazało niemożliwe. No a po wojnie to już jest zupełnie inna historia. Mi się wydaje, że to się zaczyna od nowa wszystko. Po prostu nie ma już tego społeczeństwa, które było przedtem. W sposób bardzo radykalny zostało zakończone. Jeżeli nie uznaje się II wojny światowej za odpowiedź na te plany i nadzieje, no to trzeba być ślepym. Po prostu to zostało odrzucone. Teraz mamy zupełnie inną sytuację, zupełnie nową. Znaczy ja nie mam poczucia tego, że dzisiaj jest ciągłość tego, co było przedtem. I to było jedno z pytań, które ja sobie zadawałam. I to jego życie po wojnie, to jego życie, mimo że to był człowiek, który był materialistą i człowiek, który pozostał lewicowy, on zmienił poglądy o tyle, że przestał być komunistą, ale był socjalistą, lewicowym człowiekiem. To jest życie po prostu takie życie po życiu. Tego pokolenia właśnie, tego pokolenia, które było równolatkiem XX wieku. Jak patrzę na tych wszystkie postacie w mojej książce, to są ludzie, którzy są bardzo, bardzo często bardzo twórczy i tak dalej, ale są pojedynczy. Oni są wszyscy pojedynczy. To są rozbitki. A propos tego komunizmu i tej zmiany, bo to była rzeczywiście chyba jakaś jednak zmiana, przypomina mi się taka notka Kota Jeleńskiego, którą cytujesz z jego wystąpienia na Kongresie Kultury Wolności, kiedy tak. Mówił, że wcześniej wierzyłem, że służyłem dobrej idei, która została wypaczona. Dzisiaj uważam, że idea była zła i realizacja zła. Tak. Czyli to była ta zmiana. Mhm. Kto jeszcze z Państwa? Bardzo proszę. Ja mam tak, pierwsze pytanie proste, faktograficzne. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba było tak, że on się angażuje, kiedy wybucha powstanie węgierskie. Czy dobrze pamiętam? Bo to byłaby no, może ciekawe uzupełnienie, że jako człowiek polityczny on się nie skończył. Nie zaczął prowadzić życia awanturniczo hulaszczego, tylko więc to pierwsze. Drugie jest może bardziej spekulatywne i bardziej dotyczy Giedroycia niż tej historii, mianowicie Giedroyć wielką czystkę wydaje, propaguje, jest
całym sercem za. Jednocześnie wiemy, że dokonuje wielu uników, żeby nie wydać VAT-a. Nie wiem, czy gdzieś ci po głowie chodziło, że jedno i drugie, że Weisberg z Górski jest troszkę antywatem. Tak, tak, to mówiłam o tym, tak. Aha, no tak, dobrze, to tak. Już nie rozwijam dalej. No, to jest ciekawe, tak. Mi się wydaje, że Giedroyć nie chciał wydać VAT-a, dlatego że VAT był pełen błędów. Że to Giedroyć tak. Giedroyć, tak. Nie, bo on był pełen błędów, bo przecież Lidia Czołkoszowa poprawiała to, przecież sprawdzała i tak dalej przez niesamowitą ilość czasu. Że to było błędów w sensie, że on źle pamiętał, że to nie ten rok, że to był tekst, który był wspaniały, ale który wymagał niesamowitej ilości pracy. Że on, mi się wydaje, że on dlatego nie wydrukował tego. Tak. Tak myślę, ale rzeczywiście to jest prawda, że ja też wielokrotnie czytając albo pisząc o tym, myślałam o VAT-cie i o tej różnicy. Weisberg Cybulski nie miał wymiaru metafizycznego. Był człowiekiem absolutnie materialistycznym i był w związku z tym, ta książka jest książką rzeczową, napisaną w sposób bezprzymiotnikowy, praktycznie rzecz biorąc, bardzo szybko się czytającą, bardzo energiczną, tak bardzo właśnie idącą cały czas do przodu, jak jakaś maszyneria, to znaczy oczywiście ma dużo rzeczy tam jakichś pobocznych, ale jest zupełne przeciwieństwo VAT-a. Zupełne przeciwieństwo VAT-a, który jest uduchowiony, metafizyczny, przeżywa. A w związku z tym również jest jakby faktograficznie, być może to jak Giedroyć uważał, faktograficznie mniej rzeczowy niewątpliwie. Jeszcze Węgry. Więc on bardzo się angażował, napisał bardzo ważny artykuł na temat tajnego raportu Chruszczowa. Jeszcze oraz, jeśli chodzi o Węgry, był rzeczywiście ale ja znam tylko jedną historię a propos tego zaangażowania, bo on chyba nie pisał o Węgrach. Ja nie znalazłam niczego, co on pisał o Węgrzech. On, syn jego jednego z przyjaciół opowiadał, że on w 1957 roku był w Wiedniu i poszli grupą znajomych i dzieci znajomych na demonstrację pierwszomajową, żeby obejrzeć demonstrację pierwszomajową. Tam się przyglądali i szła delegacja węgierska, mała delegacja węgierska z flagą węgierską i taka. Właśnie taka prokomunistyczna, nie emigracyjna, tylko z Węgier. I on zaczął coś tam, podleciał do nich, zaczął wykrzykiwać, oni coś zaczął ich obrażać i oni na niego zaczęli krzyczeć i tak dalej. I ten młody człowiek zapamiętał tą awanturę, którą on zrobił, protestując przeciwko represjom na Węgrzech. To tylko tyle wiem o tym. Ale dodam, że Węgry nie były jedynym śladem jego zaangażowania, prawda? Bo tak. Z twojej książki bardzo jasno wynika, że on w ogóle był mocno zaangażowany i w ten Kongres Wolności i Kultury, ale on, w ogóle tak. Z walkę z zimną wojną. Tak. To znaczy on uważał, że trzeba... To znaczy z stalinizmem. Tak. Ze stalinizmem. Tak, on był bardzo zaangażowany w oba procesy, które takie ważne procesy z roku 50, 51 we Francji, antystalinowskie. I był zaangażowany właśnie w Kongres Obrony Wolności i Kultury. I organizował dwie sesje tego kongresu i jak mówiła jego jedna przyjaciółka, mówiła, że najlepiej się czuł, jak siedział wśród byłych więźniów i sobie wspominali. Także to było towarzystwo, w którym się czuł najlepiej. Aha.
Do tej dyskusji o Vacie to tylko dodam jeszcze, bo przywołujesz zdanie Jerzego Stępowskiego o Wielkiej Czystce, że on nazwał jego styl parataksis, czyli Grecy tak nazywali sposób pisania, gdzie są tylko zdania główne, nie ma w ogóle zdań pobocznych. Ja on był bardzo entuzjastycznie do tej książki się odnosi. Tu miał ją tłumaczyć z niemieckiego, bo ona została napisana po niemiecku. Miał ją tłumaczyć i mówił, że ten styl grecki został wymyślony, jak tam już był upadek cywilizacji. Tak. To jest taki styl, w którym już nie ma czasu. Już nie ma czasu, już trzeba... Tylko najważniejsze. Tak, tak. Jak najbardziej ekonomicznie przekazywać. SMS-y, tak. Tak. Bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa chce się włączyć do tej rozmowy? Zagadaliśmy Państwa. No. No może ja jeszcze tylko dodam, bo wiem, że tego nie powiedziałam, że on się nazywał Cybulski, ponieważ to było jedno z jego nazwisk okupacyjnych, bo trochę używał dokumentów tego amanta przedwojennego, filmowego. I od tego czasu właśnie mówił o sobie najpierw Cybulski, wziął polskie obywatelstwo, dostał paszport po wojnie na Cybulski. A potem na końcu używał dwojga nazwisk. Ja tylko dodam jeszcze, bo Irena, tutaj mówiłaś, Ireno, o tym, jak on był materialistyczny i taki pragmatyczny w podejściu do rzeczywistości, ale jednak w twojej książce, i to mnie bardzo zainteresowało, cały czas twoja opowieść rozgrywa się na takiej wadze, czy to jeszcze jest etyczne, czy to już jest przekroczenie etyki. Gdzie jest ta granica, która przebiega między tym, co jest etyczne i co nie, aż po to może powiedz dwa słowa, aż po tą książkę drugą, którą on napisał wobec tego dramatu właśnie sytuacji Żydów, syjonistów, którzy zdecydowali się na Węgrzech kolaborować z gestapowcami, żeby uratować jakąś część ludzi, jakbyś o tym... Negocjować. Tak. On, parę mam epizodów jego z II wojny światowej w Warszawie w szczególności, nie w Warszawie w szczególności, tylko w Krakowie w szczególności i w tych gettach w Bośni i w Tardowie są bardzo niejasne. To jest bardzo skomplikowane, były jakieś oskarżenia przeciwko niemu i tak dalej. Są poszlaki, nie ma żadnych... I przypuszczam, że to była kwestia tego, że on działał, to znaczy nie przypuszczam, bo wiem, że on tak działał, ale przypuszczam, że te reakcje są z tym związane. On działał poprzez korupcję. On korumpował. Ci Niemcy i w Krakowie i w tych gettach i tak dalej, to oni byli nieprawdopodobnie skorumpowani. I tam można było w zasadzie wszystko załatwić. I on się posługiwał tym narzędziem w sposób bardzo ekstensywny. I w ten sposób zrobił właśnie te pieniądze między innymi, ale zajmował się dużą ilością rozmaitych biznesów. I potem, po wojnie, zgłosił się do niego taki człowiek, który był związany z negocjacjami słynnymi chyba, a w każdym razie bardzo dobrze znanymi, organizacji sionistycznej w Budapeszcie, gdy zaczęła się na Węgrzech, bardzo późno już, pod koniec wojny, eksterminacja Żydów, tam wywożenie Żydów węgierskich, to organizacja sionistyczna negocjowała z Eichmannem, który tam przyjechał i usiłował jak najwięcej Żydów zamordować, dopóki był czas, negocjowała z nim
on teoretycznie, to jest bardzo skomplikowane, teoretycznie się domagał 10 tysięcy wojskowych ciężarówek w zamian za życie miliona Żydów. Człowiek, który uczestniczył w tych negocjacjach, zwrócił się po wojnie, to już w latach 50., do Weisberga, żeby mu pomógł napisać książkę dotyczącą udziału tego Joela Branda, właśnie jego, w tych negocjacjach. I Weisberg napisał tą książkę dla niego, to znaczy spisał jakby tą historię dyktowaną. Połowa tej książki to jest spisanie historii, opowieści tych skomplikowanych wydarzeń wokół tych negocjacji. A druga to o rzeczach, w których już ten Brand nie uczestniczył już. I ta książka w zasadzie jest takim argumentem za tym, że trzeba było negocjować. Że były tylko trzy sposoby zachowania się podczas wojny. Jedny to poddanie się, pójście do obozów bez oporu. Drugie to opór, taki jak w getcie warszawskim, które było oporem beznadziejnym, to znaczy symbolicznym, a nie praktycznym. Natomiast trzecie i jedyne, zdaniem Weisberga, trzeci jedyny sposób, który miał jakiś sens, to były negocjacje. Takie czy inne, ale negocjacje. I to było jego credo i on się tym posługiwał podczas wojny. Ta sprawa potem wybuchła przed procesem Eichmanna w Izraelu, prawda? Kiedy tak. Ich wtedy sąd jakby skazał... Tego Kestlera, Kastnera. Tak. Mm-hmm. tak, to wybuchło, to było tuż przed tym. Jako kolaboranta właśnie. Tak, jako kolaboranta. Mm-hmm. Mm-hmm. Także to jest jeszcze jeden wątek, który zajął mi pół roku. Węgierskiego się nie nauczyłam. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytanie może? Bardzo proszę. O, bardzo proszę. Proszę poczekać tylko na mikrofon. Chciałam zapytać o pierwszą żonę. Pani profesor mówiła, że jeszcze do niej wrócimy i taka ciekawość jest we mnie, co ona wnosi niezwykłego do tej biografii. To była bardzo niezwykła osoba. Ona się nazywała Ewa Stryker, jako urodziła się pod tym nazwiskiem. Ona pochodziła z rodziny, bardzo słynnej rodziny Polanich. Jej wujkowie to był wielki socjolog Karl Polanyi i drugi wujek to był Michael Polanyi, który był filozofem, chemikiem. I ona była, chyba się mówi tak po polsku, ceramiczką, tak? Znaczy zajmowała się ceramiką, była artystką, a jednocześnie również była takim, produkowała rzeczy użyteczne. Bardzo niezależna, bardzo taka interesująca osoba. Ona założyła salon. Założyła, to jest źle powiedziane, prowadziła, miała wielkie mieszkanie i razem z bratem zapraszała tysiące ludzi do siebie w Berlinie. Właśnie w tym okresie, kiedy i oni się tam poznali z Aleksem i ona i się pobrali potem w Związku Radzieckim. Ona wyjechała za nim do Związku Radzieckiego. Ona była z Budapesztu, to była węgierska rodzina. Chodziła do jej mama założyła postępowe przedszkole w roku 1900
siódmym, ósmym, dziewiątym, dziesiątym. Ona chodziła do tego przedszkola. Mały Artur Kessler też chodził. Oni wszyscy chodzili tam na golasy, a te dzieci chodziły. Było wszystko bardzo postępowe i bardzo, bardzo interesujące. Matka była też wybitna. Matka była wybitna też. Także to jest, i babka była niesamowita. Także ta linia żeńska tutaj była, strasznie się prosiła o osobną książkę. I oni się potem rozeszli, już ona, Ewa Stricker, wtedy, a potem Zajser, od następnego męża, została aresztowana też w Rosji, siedziała bardzo wcześnie, w 1936 roku, ale została wielkim wysiłkiem, między innymi właśnie Weisberga, zwolniona i wyjechała do Ameryki. I tam ją poznałam. Tam ją poznałam, bo jej wnuczka chodziła do tej samej, do tego samego przedszkola, co moja córka. I stąd ta książka. Tak. Czy Weisberg miał dzieci? Nie miał. Nie miał dzieci. Ale co ciekawe z Ewą, to też to, jak długo za nią się ciągnął lęk. Już tak, na zachodzie. Tak, ona podpisała współpracę, zanim ją wypuściło NKWD. Co oni za każdym razem dawali. Mnóstwo ludzi podpisało współpracę, ale ona brała to bardzo poważnie. Ona się strasznie bała. To ją strasznie prześladowało, że oni do niej przyjdą. Ona była w Stanach Zjednoczonych. Owszem, ona była w Stanach Zjednoczonych w okresie makartyzmu, który był straszny. I była tak przestraszona, że nie przyznawała się do tego, przyznała się w końcu, znaczy powiedziała, wytłumaczyła to rodzinie swojej, że dlatego się bała, nie wspominała nic o Rosji. Chciała zakazać Weisbergowi wydania książki w ogóle tej. Domagała się, żeby ona nie była w ogóle wspominana w tej książce. Walczyła z Kestlerem, żeby Kessler jej nie wspominał tam, bo Kessler o jej opowieściach oparł tą ciemność w południe, prawda? No po prostu szalała. Szalała, a jednocześnie nigdy by się nie powiedziała o tym. To miała ten, został jej, była tak, przeszła tak niedobrze to więzienie, bo miała była zaaresztowana, przesłuchiwana przez pewien okres czasu, a potem zostawiona zupełnie sama przez rok. Siedziała sama w celi, w ogóle nie wiadomo było, co się stanie. Nic nie rozumiała z tego, co się dzieje. To zostawiło na niej tak, załamała się w którymś momencie, zostawiło na niej tak straszny ślad, że mimo, że była jedną z najbardziej, miała teoretycznie całkowicie udane życie potem i była bardzo słynną projektantką właśnie ceramiki i ma kawałki, część jej produkcji jest w Museum of Modern Art, po prostu miała ten strach w głowie, że oni jednak jakoś przyjdą i dopiero w latach 70. się jakoś od tego uwolniła. W New Yorkerze chyba. W New Yorkerze, tak, tego, tak. Nie? W New Yorkerze taki duży jej profil tak zwany był napisany. I to był pierwszy okres, kiedy ona zaczęła mówić, po pierwsze, że jest pochodzenia żydowskiego, bo to też było no, i to, że właśnie, chociaż tam nie ma chyba tego napisanego, ale jej rodzina to wiedziała. Tak. Ta książka w ogóle jest pełna niezwykłych portretów kobiet. Między innymi też Margaret Buber-Neumann, też niezwykłej kobiety, którą znamy już z tej jej książki o Milenie Jasyńskiej z Ravensbrück, gdzie zresztą mama Ireny też była w tym obozie w Ravensbrück, ale też autorki świetnej książki o dwóch totalitaryzmach, prawda, sowieckim i niemieckim. Ktoś jeszcze z Państwa?
Nie chcę się wychodzić, wiesz, z takiej opowieści. Nam się nie chce, ale nie wiadomo, czy publiczność nie rozprostowałaby już nóg. No, musimy Państwa ciekawość zawiesić na rok, kiedy ta książka się nareszcie ukaże. Ale... No mówi się, bo powiedziałem to, Irenie, mówi się o Wielkiej Czystce jako niesamowitej opowieści, do dzisiaj aktualnej, nie, historycznie ważnej, to znaczy nie zdezaktualizowanej, ale Irena dodaje do Wielkiej Czystki jeszcze kolejne trzy tomy, że tak powiem. To jest niebywałe, co się udało zebrać, a jednocześnie zawrzeć w jednej niezwykłej opowieści, której fragmenty Państwo tutaj usłyszeli. Co byśmy nie tknęli, to byłaby kolejna godzina chyba na opowieść. Więc myślę, że czas, żeby Ci pięknie podziękować. Dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Irena Grudzińska-Gross. Bardzo dziękuję.